Witam Was kochani, z tej strony Jakub Żak. Eee, Chciałem na Was nagrać krótki film. Przepraszam za Was e, moi Facebookowi obserwujący, Miałem nagrać ten film w tamtym poniedziałek. Niestety miałem bardzo dużo pracy i f, naprawdę zawirowań, też przez wyjazd do Pragi. Eee, po powrocie, już na spokojnie mogę cały ten temat odświeżyć. A mianowicie tydzień temu, w poniedziałek, eee, Zauważyłem coś niesamowicie niesłychanego. Od razu mówię, tutaj będą y, ludzie, którzy mają, mają już swoje dzieci, jesteście rodzicami, mamą, tatą. Y, ja wiem, że nie jestem rodzicem, nie jestem rodzicem z kości, nie mam swoich dzieci, ale naprawdę powoli przygotowuję się do tego, że kiedyś chciałbym być fajnym tatą, fajnym rodzicem, który też pomaga swoim dzieciom i w jakiś sposób je inspiruje, motywuje i jakoś potrafi z nimi y, współdziałać, tak żeby to. To życie było fajne i przyjemne dla obu stron, powiedzmy sobie szczerze, bo przez najbliższe kilka lat to dziecko jest bardzo związane. I co zauważyłem ciekawego? Stoję sobie przed sklepem, yy, przed kawiarnią, czekam, bo otwarta była jakieś tam godziny, a brakowało 20 minut, i stoją sobie, stoi sobie dwóch chłopaków, dwóch chłopaków, w wieku około 10-11 lat. I co ciekawego? Chłopak do chłopaka mówi, ty stary, w ogóle to ten to ten pis... Yy, to, to nie ma żadnych lokowania produktu, raz mówię, ani lokowania partii, żeby nie było. Nie jestem za żadną władzą, która na tym momencie rządzi. E, albo w jaki sposób rządzi, jest, jest w, w Sejmie. E, także nie jestem ani za z tą teoretyczną prawicą, ani za lewicą. E, stoi sobie tak, stary, ten PiS zrobi taki, um, taki jaja w ogóle taki ciadostwo taki, taki, taki w tym kraju. Ja w ogóle nie wiem, jak to jest możliwe, że oni prowadzają takie coś jak te. te, te te 500, plus. Nie w ogóle nie wiem, po co oni to w ogóle robią. Ja, w, w, oni są po prostu beznadziejni. Obok niego ten drugi, ten kolega, w ten, tym samym momencie, mówi: No pewnie ci ludzie wychodzą na ulicy, chłopaki, 10, 12 lat. E, wy, ludzie wychodzą na ulicę, wszystkim się to nie podoba, w ogóle co oni sobie myślą, dlaczego oni tak robią, co oni sobie wyobrażają. Przecież to tak nie może być, trzeba całkiem inaczej żyć, trzeba całkiem inaczej w ten sposób. Tak się w ogóle nie da, tak się w ogóle nie da żyć. Ja stoję z boku i uwierzcie mi. Kochani, zdębiałem. Zdębiałem. Dzieci w wieku 10-12 lat mówią, czy jakaś partia jest dobra, czy niedobra, bo wprowadza takie czy takie zmiany, to dla mnie jest wręcz szokujące. No i teraz skąd to się bierze? Pewnie odpowiedź sami już znacie. Z ich rodziców, z ich nawyków, które wynoszą z domu. Niestety bardzo często jesteśmy przytłaczani, można tak powiedzieć, powiedzmy sobie, nawracani. Tak to często jest w rodzinie. No, powiedzmy sobie prosty przykład, na przykład. Prosty przykład, na przykład. Yy, mamy sobie jakieś dziecko, które całe życie chciało być muzykiem, a jego rodzice są takimi, wiecie, bardzo konserwatywnymi ludźmi, którzy wyznają zasadę, że trzeba skończyć dobre studia, znaleźć dobrą pracę, yy, myśleć o emeryturze i tak dalej, tak dalej, dobrze pracować na etacie. I tak dalej, tak dalej, tak dalej. To ten muzyk, artysta, bo jest nie naprawdę jakaś dusza artysty, kogoś, kto chce wyzwolić swoje emocje, swoją. Finezję, swoją twórczość. Po to nie ukrywajmy, muzycy są prawdziwymi artystami. Ja jest, uważam, że sztuka jest naprawdę czymś wspaniałym, pod warunkiem, że jest wyzwolona, wiecie, z serca, o tak to nazwijmy. Ponieważ znam też dużo artystów, którzy po prostu robią coś dla kasy, tak? Nauczyli się malować, ale nauczyli się malować. To nie jest takie, że wiecie, że on to czuje, jak maluje. Ja też kiedyś malowałem obrazy i wiem, że to trzeba po prostu czuć. Próbowałem się też nauczyć. Ciężko to idzie, mój pierwszy obraz malowałem dwa lata, także, także troszeczkę na ten temat wiem. E, uczyłem się pod e, okiem prawdziwego malarza z krwi i kości po, po ASP e, i wiem, że to jest ciężkie, ale jeśli wyzwolimy tą sztukę, to to już jest całkiem coś innego. I teraz powiedzmy sobie, że ten chłopak, który czuje taką, jest delikatny, jest, e, jest romantykiem, taką ma dużo romantyka, jest takim kimś, kimś po prostu innym niż wszyscy jego znajomi, Załóżmy, że teraz chce być tym muzykiem, no i te konserwatywne pomysły jego rodziców, czy tam jednego z rodziców, całkowicie mu to uniemożliwiają, zaprzestają jego myślenia. I tak naprawdę ten chłopiec, chłopak, potem mężczyzna kończy swoją szkołę, kończy swoje wykształcenie. No i cóż, jego marzenia legają totalnie w gruzach, totalnie do zera, ponieważ nagle jego rodzice stwierdzili, że oni ustalą mu cykl życia i oni powiedzą mu, co jest dobre. Ja nie mówię, że to by mogło być dobre w jego momencie, czy nie, czy on faktycznie jest kiepskim muzykiem, czy mógłby nie być, czy był. Nie mówię. Też Nie, tuż nie poruszam też kwestii, że ty rodziców przystać na te instrumenty, czy po prostu nie stać go na tą szkołę muzyczną, bo to też widzimy o tym wydatki. Chodziłem do szkoły muzycznej, więc wiem, że jednak instrumenty, cała nauka i tak dalej to nie są tanie rzeczy. A już w ogóle nie mówię o takich dodatkowych lekcjach, bo to naprawdę są drogie rzeczy. Tylko o samym tym, co rodzice wkładają mu do głowy. I teraz, jeśli on przez kilkanaście lat słyszy, że nie może być muzykiem, bo to, bo to, bo tamto, on, jeśli przez kilkanaście lat słyszy, że taka, taka, taka partia, że takie, takie, takie wyznanie, takie, 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 takie jest dobre i niedobre, to on nie ma szans zmienić swojego życia nigdy. I to jest, kochani, największy problem. Gdy koło tych dzieci, koło tych chłopaków, zrozumiałem, że w tych młodych głowach, w tych młodych. Serca, które kiedyś mogą być, może prezydentem, może który z tych chłopaków może być znanym piłkarzem, może być znanym youtuberem w przyszłości, blogerem, nie wiem, kimkolwiek, kimkolwiek wielkim. Na przykład jest mu obcinane skrzydła przez to, że zaprząta mu się głowę takimi rzeczami w tak młodym wieku. Bo nie ukrywajmy, dziecko w wieku 10-12 lat. Moim zdaniem nie powinno się interesować polityką. Owszem, fajnie, żeby wiedziało historię, fajnie, żeby wiedziało, czym jest taka, taka, takie coś, czym jest takie coś. Wiadomo, z w 100% procentach przeniesiemy to po rodzicach. A jeśli moi rodzice byli za tym i za tym, to ja będę za tym i za tym. To jest oczywiste. No to jest tak, wchodzenie w jakieś środowisko, tak? Wchodzimy między wrony, no to musimy krakać, tak jak one. I to tak wygląda. Ale kochani, chciałbym, byście, jeśli macie swoje dzieci, bądź jeśli, co ważniejsze, jesteście tymi dziećmi, bo to w tym jest cała ta to gwóźdź tego programu, chciałem to skrzętnie przetransportować do waszych, do waszych myślenia, bo kiedyś też byliście takim dzieckiem, kiedyś też byliście taką osobą, kiedyś też byliście takim człowiekiem młodym, który się rozwijał, który startował, który miał wielkie aspiracje, który chciał być kimś naprawdę wielkim w swoim życiu i ktoś, może ktoś, może coś, może jakaś organizacja, może Jakaś, jakaś, nie wiem, postać, to mu zaprzestała. W jakiś sposób to zostało obcięte, jak ruchem nożyczek. Ktoś kiedyś powiedział ci, że nie dasz rady. Ktoś kiedyś powiedział ci, że nie może być politykiem. Ktoś kiedyś powiedział, że nie może być muzykiem, artystą, kimkolwiek zechcesz. Nie może być milionerem, bo milionar to złodziej, kretyn, kutas i tak dalej. On zarabia tylko na wyzyskiwaniu innych. I to pokazuje, że większość Twoich praw, które masz obecnie, nie są twoje. Ja wiem, że to brzmi strasznie, nie tego się spodziewasz, nie tego. Nie lubisz tego słuchać, słuchać. Też tego wiem, że wiele lat nie lubiłem, że jestem wyczynową, wynikiem kilku osób, kilku znanych osób, które są w moim życiu. Ja wiem, że e, nie lubimy słuchać, że jesteśmy takim kimś jak ktoś. To nie jest fajne. E, wiem, że tak jest, ponieważ. No po prostu nam to nie leży. Każdy z nas chce być taką autonomiczną jednostką. Chcemy być kimś wyjątkowym, kimś niepowtarzalnym, kimś, kto drugi raz się na tym świecie nie pojawi. A niestety jesteśmy wyczynową kilku osób. Już wielokrotnie powtarzane są tematy, gdzie jesteś wyczynową pięciu osób, z którymi się spotykasz, jesteś wyczynową pięciu osób, z którymi się zadajesz. Wielokrotnie to jest, można powiedzieć, przerabiane. I cóż, sprawa jest bardzo prosta, jeśli w Twoim młodym wieku, kiedyś, kiedy dorastałaś, kiedy dorastałeś, ktoś powiedział Ci, że czegoś nie dasz rady, bądź ta, bądź ta rzecz jest niedobra, no wyobraźcie sobie, że dorastaliście w latach, nie wiem, urodziliście się w latach, nie wiem, 90, 80, gdzie gdy wchodziliście w okres dorastania, internet dopiero na przykład wchodził, nie było wcześniej internetu, nie było wcześniej internetu, nie było wcześniej jakichś, nie wiem, e-maili i tak dalej. Twoi rodzice byli wychowani na takich konserwatywnych przeczach. Listy pocztowe, yy, złodzieje to są bogaci. Czy się leży, czy się stoi, to się kasa należy. I teraz, gdy wchodzisz w epokę internetu, czegoś nowego, to nie mów, nie ukrywaj, że to jest okej, okay, czy nie OK. Twoi rodzice po prostu będą. Przewrażliwieni, żeby tego cię nie pokazać, żeby ci nie wytłumaczyć, że internet to zło, tam nie da się zarobić pieniędzy, duzi milionerzy to są po prostu wyzyskiwacze i obłudnicy i tak dalej. I to też nie jest ich wina. Bo tu też nie. Chcę, żebyście to też wiedzieli. To nie jest ich wina, ponieważ oni zostali tak wychowani. Ich wychowało tak społeczeństwo. PRL dał swoje odznaki, odcisnął im stempel na głowie, który powiedział: tak masz myśleć, tak masz nie myśleć, to jest dobre, to jest złe. I teraz gdy wychodzą możliwości zarabiania w internecie, gdy wychodzą możliwości działania w sieci, gdzie można zarobić dobre, godne pieniądze, to Twoi znajomi, Twoja rodzina, Twoi rodzice, dziadkowie, wujkowie i tak dalej będą Cię trzymać, bo chcą dla Ciebie jak najlepiej. I chcę, żebyś, jeśli jesteś rodzicem, chcę, żebyś, jeśli nie jesteś rodzicem, pomyślał, jak zostałaś wycho została, została wychowana, jeśli jesteś... Jeśli jesteś rodzicem, to chcę, byś e, pomyślał, pomyślała, co wkładasz swoim dzieciom, kim one będą, jak dorosną, co dziedziczą po tobie? Myślowo, nie chodzi mi tu o materialność. Materialność w ogóle nie poczyna tym dzieciom. Jeśli ktoś zostanie mu zaszczepiona radość życia i chęć wyznaczania nowych celów i wzrastania, to on nie potrzebuje pieniędzy, on sobie sam do tego dojdzie. Kwestia czasu i uporu. Mm. I na koniec jeszcze raz wrócę do tego tematu: tych młodych chłopców. Wyobraźcie sobie, że teraz ci młodzi chłopcy, mając 10-12 lat, kiedy ich rodzice na przy stole rozmawiają o tym, jak w tym kraju jest źle, o tym, jak w tym kraju jest niedobrze, i że taka polityka i taka jest zła, a tylko jakaś inna jest dobra, to pomyślcie, czy to będą wartościowe osoby w przyszłości. Czy takie osoby wychowają się na osoby wzrastające, rozwijające swoich przyjaciół, znajomych, osoby, które potrafią wyznaczać sobie cele? I podnosić sobie te swoje poprzeczki możliwości. Czy tak będzie? Tego nigdy nie wiemy. Pewnie nigdy się z nimi nie spotkam. Ale wiem, że tylko pozytywne myślenie, tylko wyznaczanie pozytywnych celów i wzrastanie w swoich celach, wyznaczanie coraz wyższych etapów, ciśnięcie w swoim życiu non-stop, bez przerwy da im efekty i da Tobie efekty. Życi Ci, byś wiedział, co do swojej głowy wkładasz, bo jesteś wynikową swoich myśli że Ci, byś e, wyznaczył swoje cele w oparciu o swoje własne dobro i o swoje własne wartości. stara się znaleźć gdzieś średnią. Ja też byłem wychowany na troszeczkę innych wartościach niż w tym momencie wyznaję. E, ja też byłem troszeczkę wychowany w innych wartościach politycznych, geograficznych i tak dalej. Wiecie, no tak jak na przykład nasi rodzice już nie wyjadą za granicę na przykład na rok, dwa lata, żeby sobie zamieszkać gdzieś w innym kraju. Bo im się, bo na przykład ja bym chciał zamieszkać w jakimś innym kraju na rok, dwa. Poznać ich kulturę, poznać coś nowego. Coś nowego doświadczyć. A moi rodzice już raczej nie. Raczej to jest takie pokolenie, gdzie woli zostać w domu, gdzieś tam wyjechać raz na jakiś czas, albo w ogóle nie jechać na wakacje. To jest oczywiste. Więc skup się na tym, jakie mogą być Twoje powody do tego, byś była lepsza, byłbyś, byłbyś lepszy. I skup się też na tym, co sobie wkładasz do głowy. Jakie wiadomości, jakie informacje, z kim się zadajesz, bo jesteś, kolejny raz powtarzam, wynikową tych osób. Pozdrawiam Cię serdecznie. Jakub Żak, obserwuj mnie na fejsie, Jakub Żak, lub na moim fanpage'u związanym z tym, gdzie zarabiam, ten Jakub Żak. Albo Instagram Zaku889 i Snapchat Zaku889. Niebawem rusza blog, który będzie istną petardą, kochani. Będzie istną petardą. Także dziękuję Wam za oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.